Prawdziwa magia dzieje się w momencie, w którym połączymy sztuczną inteligencję i automatyzację w jednym procesie. Jest to moment, w którym zaczynamy wykorzystywać zdolność do kreacji, do generowania, do opracowywania materiału, którą ma sztuczna inteligencja i łączymy to ze zdolnością do wykonywania powtarzalnych, cyklicznych zadań, zapytań poprzez automatyzację. I zaraz pokażę, jak to może wyglądać na przykładzie procesu związanego z wykorzystaniem, na procesie związanym z publikowaniem materiałów w social mediach, czyli tak jak powiedziałem, proces marketingowy, działania stricte marketingowe. Tutaj wprost pokażę, jak to może zadziałać. Normalny proces bardzo często działa tak, że na początku zaczynamy od opracowania jakiejś strategii. No, zwłaszcza jeżeli chcemy działać w biznesie, chcemy działać efektywnie, czyli chcemy, aby działania, które robimy, przynosiły nam zysk, przynosiły nam większy przychód i nie były tylko działaniem dla samego działania, to powinniśmy działać według jakiejś strategii. I tutaj zachęcam do tego, aby, tak jak wspominałem, tą strategię współtworzyć, współpracować przy tworzeniu tej strategii, na przykład ze sztuczną inteligencją, bo często jest tak, że my sami nie możemy sobie pozwolić na to, aby wydać kilka tysięcy złotych czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo często tak jest, na stworzenie takiej strategii, na przykład strategii marketingowej. Nie możemy oddelegować tego do profesjonalistów, do agencji. Możemy to jednak współtworzyć z narzędziem opartym o sztuczną inteligencję. Więc zdecydowanie na tym etapie procesu możemy wykorzystać AI. Kolejny etap procesu to przygotowanie tekstów. Jeżeli my mówimy tutaj o strategii contentowej, czyli strategii treści, opartej o treści, to kolejnym elementem, jak już będziemy mieli zaplanowaną strategię, już będziemy wiedzieli, co chcemy w tej strategii, żeby się wydarzyło, to kolejnym etapem będzie przygotowanie tych tekstów. I tutaj znowu, po raz kolejny, może nam pomóc sztuczna inteligencja. Kolejny etap to wzbogacanie tekstów i pokażę, w jaki sposób można poprawiać, wzbogacać teksty w taki bardzo praktyczny sposób, tak abyśmy my mogli uzyskiwać więcej dzięki wykorzystaniu narzędzi opartych o AI. I ostatnia rzecz, czy ostatni etap tego skróconego oczywiście procesu, bo jest to proces skrócony, jest to proces uproszczony, to publikacja. I tutaj możemy wykorzystać automatyzację. Tak naprawdę proces jakby częściowo, i to pokażę na jednym z ostatnich slajdów, częściowo automatyzować możemy również elementy wykonywane przez sztuczną inteligencję, ale to pokażę, jak to może wyglądać na tym przykładzie. Natomiast przejdźmy najpierw przez taki proces trochę bardziej manualny. I to, do czego też zachęcam. Jeżeli kiedykolwiek będziecie próbowali automatyzować procesy, to ważne jest, że my musimy ten proces dobrze rozumieć. Ja powiedziałem, że jednym z kryteriów do automatyzacji jest dobrze opisany proces. On w ogóle musi być dobrze, musimy być w stanie go dobrze opisać, ale żeby go dobrze opisać, musimy go sami zrozumieć. A najczęściej, żeby go dobrze zrozumieć, musimy go sami najpierw wykonać ręcznie. Więc nie próbujmy sztucznie wykonać rzeczy, od razu je wykonać z automatyzacją, z wykorzystaniem narzędzi AI, jeżeli sami nie wiedzieliśmy, jak to zrobić ręcznie.